Anna Lerczak, 24 listopada, dzień dobry. Co ważnego wydarzyło się w prawie podatkowym między 15 a 19 listopada? Zapraszam na wiadomości podatkowe. Jeszcze więcej estońskiego CIT w polskim systemie podatkowym. Ewidencja IP Box także po zakończeniu roku podatkowego. Czy bilety kolejowe stanieją? Od roku funkcjonują w polskim prawie rozwiązania podatkowe estońskiego CIT-u. W ramach pakietu Polski Ład te zasady będą jeszcze atrakcyjniejsze dla podatników. Przepisy zostały zliberalizowane, co ma uatrakcyjnić tę formę rozliczeń podatkowych. Zrezygnowano z obowiązku ponoszenia wydatków inwestycyjnych jako warunku skorzystania z estońskiego CIT. Zniesiono limit przychodowy, który wynosi 100 milionów złotych i który ogranicza możliwość zastosowania ryczałtu. Rozszerzono również listę podmiotów, które będą mogły korzystać z tych rozwiązań. Obok spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością, od przyszłego roku z tych rozwiązań podatkowych będą mogły korzystać również spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz proste spółki akcyjne i spółdzielnie. Rozpoczęcie konsultacji podatkowych projektu objaśnień dotyczących estońskiego CIT oznacza, że niebawem pojawi się dokument, który będzie wyjaśniał i rozstrzygał wątpliwości związane ze stosowaniem tych regulacji. Należy pamiętać, że zastosowanie się do objaśnień chroni podatnika przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi. A co dał Estonii innowacyjny system podatkowy, który wprowadzono w 2000 roku? Kilka informacji w naszym materiale redakcyjnym. Zamiast pobierać miesięczne składki na podatek od firm i rozliczać je na koniec roku, jak to robi większość państw, Estończycy postanowili pobierać podatek wtedy, gdy pojawi się zysk. Stworzyli prosty system podatkowy oparty na zdolnościach płatniczych podatników. Wkrótce zostali nazwani europejskim tygrysem gospodarczym. Firmy uzyskały 50% wzrost wskaźnika płynności gotówkowej. Wzrósł zysk zatrzymany. Państwo zostawiło firmom zyski, co uwolniło ich potencjał rozwojowy. W drugim roku obowiązywania nowego systemu podatkowego podwoiła się stopa inwestycji, a firmy znacznie podniosły swoje zdolności kredytowe. Eksperci oceniali system jako odporny na trudny czas dekoniunktury. I gdy ta nadeszła razem z pandemią, Estonia się obroniła. Szybko wyszła z recesji i dzisiaj notuje wzrost PKB na poziomie 12,9%. Zwiększył się też co prawda dług publiczny, ale to nadal tylko 22% PKB. Inflacja w Estonii wynosi 1,9%, a bezrobocie jest na poziomie 8%. Sejm uchwalił zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Teraz nad projektem pracuje Senat. Nowelizacja doprecyzowuje zakres zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów infrastruktury kolejowej, takich jak poczekalnie, hole dworcowe i antresole, hale kasowe, punkty informacyjne, piesze ciągi komunikacyjne oraz miejsca parkingowe. Z drugiej strony wykluczono możliwość korzystania ze zwolnienia w przypadku gruntów lub ich części zajętych na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności innej niż związana z wykonywaniem zadań zarządcy infrastruktury lub z świadczeniem usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej. W skali kraju oznacza to, że do budżetów gmin zgodnie z kalkulacjami Rządowego Centrum Legislacji wpłynie o 100 milionów złotych podatków mniej. Tyle zaoszczędzi też kolej. Pozostaje mieć nadzieję, że bilety PKP będą tańsze. A za chwilę przyjrzymy się najnowszym interpretacjom wydanym w ubiegłym tygodniu przez Krajową Informację Skarbową. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z podatnikiem, że po skutecznym wyborze prawa do wyboru opodatkowania dostawy nieruchomości umowa sprzedaży nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC. Sprawa opisana w zapytaniu do KIS dotyczyła umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności obiektów na nim posadowionych. A już za chwilę o zwolnieniu z PIT. Podatnik zapytał Krajową Informację Skarbową, czy musi wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym przychód z tytułu odszkodowania.
Jest ono płacone rolnikowi za szkody w uprawach rolnych w związku z eksploatacją i naprawą rurociągu przebiegającego przez nieruchomość. Dyrektor KIS stwierdził, że w takim przypadku odszkodowanie to przychód z innych źródeł, korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie artykułu 21 ustawy o PIT. Za chwilę ważna informacja o kosztach, które można odliczyć od podstawy opodatkowania. Podatnik pytający Krajową Administrację Skarbową utrzymywał, że w związku z niedoborami siły roboczej i rynkiem pracownika w poszczególnych regionach kraju konieczna bywa alokacja zatrudnionych. Taki proces to służbowe przeniesienie w inny region kraju. Wiąże się on z kosztami po stronie delegowanego i delegującego. Wysokość owych kosztów jest regulowana ustawowo. Wątpliwość podatnika budziło, czy można je odliczyć od podstawy opodatkowania i kiedy. KAS stwierdza jednoznacznie, że można. Odliczenie następuje na koniec miesiąca, w którym koszt został poniesiony. Ostatnia informacja z Krajowej Informacji Skarbowej to interesująca interpretacja w interesującej sprawie. Ta interpretacja może dotyczyć każdego udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziałowiec chcący zbyć swoje udziały na rzecz własnej spółki w celu ich późniejszego umorzenia zapytał, czy jest to rodzaj transakcji kontrolowanej. KIS potwierdziło to założenie. Strony są ze sobą powiązane, więc wartość transakcji wynika z obustronnej umowy i musi odzwierciedlać ceny rynkowe. Jeśli nie odzwierciedla, to fiskus może zakwestionować jej wartość, wyszacować rzeczywistą cenę i od niej zażądać podatku. I szybko przenosimy się na salę sądową po ciekawe rozstrzygnięcia dotyczące ulgi IP Box. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozwiał wątpliwości dotyczące terminu na prowadzenie ewidencji ulgi IP Box. Sąd jednoznacznie stwierdził, że przepisy mówiące o uldze nie określają terminu ani formy prowadzenia ewidencji dotyczącej tej preferencji. W związku z tym ewidencję można sporządzić także po zakończeniu roku podatkowego. Wyrok jest nieprawomocny. Ale jak najbardziej prawomocne są nasze artykuły w najnowszym kazusie podatkowym, który niebawem trafi do rąk prenumeratorów. Zapraszam na przegląd prasy podatkowej. Podpis prezydenta pod ustawą podatkową Polskiego Ładu oznacza korektę filozofii podatku CIT. Pisze o tym w przygotowanym do druku numerze kazusu podatkowego dr Ewelina Skwierczyńska. A więcej o tym temacie mecenas Arkadiusz Duda, redaktor naczelny kazusu podatkowego. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry. Dzień dobry. To rzeczywiście bardzo interesujący tekst i bardzo interesujący temat. Minimalny podatek CIT to podatek, który zapłacą spółki, które nie generują zysku, czyli przynoszą stratę lub ewentualnie generują minimalny zysk na poziomie nie większym niż 1% udziału dochodów w przychodach. Podatek wynosi 10% podstawy opodatkowania, którą stanowi między innymi 4% przychodu, kwota nadwyżki związana z tak zwanym EBIT przy kosztach finansowania dłużnego, między innymi również koszty usług niematerialnych kupowanych od podmiotów powiązanych. Reasumując, zmiana niekorzystna skutkuje opodatkowaniem również tych firm, które nie zapłacą realnie podatku CIT. To już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy w tym wydaniu wiadomości. Na koniec jeszcze przypomnienie. Wszystkie informacje podatkowe z poprzedniego tygodnia otrzymają Państwo w linku na swoje skrzynki mailowe. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już za tydzień. Do zobaczenia.